Thank you, President Valenza, for the interview. And the purpose is twofold. One, it's to support our teaching of students at the Kennedy School of Government in the realm of leadership. And we also want to use this conversation to inform how we think about leadership and to ensure that our students have a broader perspective and a greater appreciation for the challenges of leading in a globalized world. Dziękuję prezydencie, panie prezydencie, za przybycie i za ten wywiad. And in our brief conversation yesterday, you said something which I thought was very interesting as we spoke about leadership before your talk. You said that you think that leaders, particularly today, need to focus more on values and not so much on rules, agreements, or structures. What did you mean by that, and why is that so important? Prezydent wspomniał wczoraj przed kolacją bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie pan prezydent stwierdził, że rozmowy w prawie wszędzie wychodzą dwie koncepcje przyszłego urządzenia świata. Almost everywhere there are two concepts on the future structures of this world. Najsilniejsza, największa koncepcja jest taka, że wszystko postawmy na wolny rynek i na demokrację. The strongest group of opinions, the concept is let's put everything, entire emphasis on free market and democracy. I oczywiście zamienimy to w prawie, ale prawie bez ducha. Of course, let's have it, but just as a law, but without a spirit. Ja po moim doświadczeniu uważam, że to niedobra koncepcja. With my experience, I considered that concept as not good concept. I ona prowadzi do tego, że będziemy musieli mnożyć wszelkiego typu kontrolę. Because it leads to too much control. I to wszystko, co zarobimy, to wydamy na kontrolę. And everything what we will earn, we will spend to control ourselves. Ja proponuję, żeby oprzeć wszystko na prawie, ale prawie, które ma ducha. My proposal is let's base everything on laws, but laws with spirit. I chciałbym w tym samym czasie, byśmy wychowali jednak człowieka sumienia. And I would like at the same time to develop a man of conscience. Sumienie jest najtańsze i najbardziej szczelne. Conscience is a cheap notion, but very valuable. I to jest no bardzo prosta sprawa. And it's relatively simple goal to accomplish. Gdzieś w historii, w jakimś tam części świata wykorzeniono złodziejstwo, bo obcinano rękę. Sometime in the history, in some part of the world, they got rid of thefts by cutting hands. Ja nie chcę, by coś podobnego robiono. Of course, I don't want to repeat the same. Ale chciałbym, żeby za wszelkiego typu złe służenie, nieuczciwość, kradzież, żeby tutaj była dyskwalifikacja w karierze. But I want to punish all the perpetrators of bad, wrong things, right. Of thefts, of corruption, etc. And to eliminate such people from future careers. I na tej zasadzie wychowamy człowieka sumienia, który będzie i tańszy, i bardzo szczelny. Following this principle, we'll develop people of conscience. Bo inaczej to wyglądało, kiedy były granice bloków, krajów, państw, a inaczej, kiedy będzie obowiązywać globalizacja. Because it was a different story when there were borders, close borders, limiting movements of people between countries, and it will be a different story in the future, in the time of globalization. Stare systemy i ekonomiczne, i polityczne nie pasują do tej epoki, która się otworzyła. Old political and economical systems don't fit the current epoch. I dzisiaj jest poszukiwanie w świecie nowych systemów i politycznych, i ekonomicznych. So now there is a need in the world to look for new political and economical systems. Well, can we look back on your career and your experience and to examine some of the lessons that you've learned about leadership and that have brought you to this position today to value the importance of developing leaders of conscience. But in particular, I guess the first significant leadership experience you had was with Solidarity. What did you learn from leading such a movement? Problem polega na tym, że
Po II wojnie światowej dostaliśmy się w orbitę sowiecką. The main problem was that after the Second World War, Poland fell into a Soviet orbit. Nie mieliśmy siły obronić się. We didn't have enough strength to fight it. Ale ten system nam narzucono. But the system was imposed by force. Sam Stalin mówił o tym, że dla Polski ten system nie pasuje. Śmiał się z tego. Even Stalin himself was saying that this system doesn't fit Poland. Na Polaku to wyglądał ten system, jakby na świnie założyć końskie siodło. This system was fitting Poles like a horse saddle put on a pig. I dlatego od początku chcieliśmy rzucić to siodło. And this is why we wanted to overturn the system. W 40-tych latach, w 50-tych z bronią w ręku. In 1940s and in 50s we were trying to fight with weapons. 60-te, 70-te demonstracje na ulicy. In 60s and 70s there were street demonstrations in Poland. Wszystko to krwawo zostało stłumione. All those efforts were ended with bloody crash. Na zasadach prób i błędów doszliśmy do roku 80 i solidarnością zawalczyliśmy z tym narzuconym systemem. Learning from our previous mistakes, we started in 1980 with different strategy and we won. No i udało się. And we won. Yes. For you as the head of Solidarity to be the frontman, the spokesman, the leading organizer, was it difficult? Because I read in your autobiography that you were frustrated at times because of the passivity of the people, given their many years of living under communist rule, that you could not organize them to get them out to do things. Shouting slogans was one thing, but actually organizing and following through was another. How hard was it to mobilize people to take on the government or the communist system? Jak ciężko było panu prezydentowi jako szefowi ruchu? 20 lat organizowałem ludzi do walki z komunizmem. For over 20 years I was organizing people to fight communism. Udało mi się z 40 milionów zwerbować 10 chętnych. Out of 40 million population in Poland I was capable to organize 10 people capable to fight. Takich grupek było parę w Polsce jeszcze. So a few such groups in Poland. Ale większość nie wierzyło w możliwe pokonanie komunizmu. But vast majority of society didn't believe in. Duża część uwikłała się w komunizm. Many people got involved themselves in communism. Część nie chciało jej się. Some people simply didn't have motivation to do so. I tu się stała rzecz nieprawdopodobna. And something improbable happened. Mój rodak został Ojcem Świętym. My countryman became the Pope. Przyjechał do Polski. He came to Poland. Po wyjeździe przez rok ja z 10 rozmnożyłem na 10 milionów. After his return to Vatican over one year period I organized from 10 people to 10 million people. Nie mogłem sobie poradzić z chętnymi. I couldn't handle so many people, so huge crowds. A więc tu jest ta sprawa, gdzie przeważyła fakt wybrania Ojca Świętego. So in my opinion the most significant moment it was election of appointment of the Pope. Naród uwierzył, podniósł głowę i poszedł do przodu. The nation, Polish nation, started to believe. They woke up and they started walking with heads up. A więc zasługa w tym wielkim zwycięstwie nad komunizmem ponad 50% to Ojciec Święty. In my opinion, over 50% of achievement was done thanks to the Holy Father. Tylko 30% Lech Wałęsa, Solidarność i jeszcze inni. Only 30% I would attribute to Solidarity and myself. Ale do wygrania całej koncepcji pomógł nam i pieczątkę przystawił Borys Jelcin. However, to win entire concept and to put the final seal, stamp, it was Boris Yeltsin. Nie Gorbaczow. Not Gorbachev. Gorbaczow w tym czasie próbował remontować komunizm perestrojką i głasnością. At the same time, Gorbachev was trying to renovate communism with glasnost and so-called openness. A my wiedzieliśmy, że komunizm jest niereformowalny. And we already knew that it's impossible task to renovate this system. Ktokolwiek podejmie się reformu w Rosji, to go przewróci.
we knew that whoever will try to renovate this system will overturn it. Tak jakby podkopał fundament i się przewrócił blok. It would be like to dig under the foundation and the building would collapse. I za ten nieudany eksperyment dostał jeszcze Nobla, bo na świat zadowolony, że to się przewróciło. And for that unfortunate experiment for him, he, what is paradoxical, he received Nobel Peace Prize. A w tym czasie Boris Jelcyn przygotował i wreszcie wyciągnął Rosję ze Związku Radzieckiego. At the same time, Boris Jelcyn indeed took out Soviet Union, Russia from the Soviet Union. Gdyby tego nie dokonał, procesy nawet po 10 latach by się odwróciły, wycofały. If he wouldn't do so, if Boris Jelcyn wouldn't do so, the entire process would reverse itself and after 10 years we would have again. To są fakty. These are the facts. A resztę niech każdy sobie dopracuje. The rest is just an individual opinion. Sure. How difficult was it, though, holding the Solidarity members together and to ensure that their actions, their activities, their interventions were focused, were intentional, and really made a difference? Because I read in your autobiography that you spoke about the younger members who were more militant and were actually thinking of more violent confrontations. And so he had to contain that aggression, that anger, and ensure that it was a non-violent approach to dealing with this challenge. Jak trudno było panu? Oczywiście młodzi zawsze są bardziej dynamiczni. Of course, youth are always more dynamic. Ale były argumenty nie do odrzucenia. But there were arguments which were very convincing. W samej Polsce na stałe było ponad 250 tysięcy żołnierzy sowieckich. In Poland alone, permanently there were over 250,000 Russian Soviet troops. Naokoło Polski było ponad milion żołnierzy sowieckich. Just next to our borders, surrounding us, there were over 1 million Soviet troops. I silosy z bronią nuklearną. And silos filled with nuclear weapons. No i tu trzeba było widzieć to i każdy widział to. And everybody seen it, and this is why we kept non-violent strategy. Trzeba było brać odpowiedzialność za to, co się może z Europą stać. We had to be very responsible for the future of Europe. I w tych warunkach nikt, żaden z przywódców światowych nie wierzył w szansę powodzenia. In such conditions, nobody from world leaders believed in our chances of success. Zachęcano nas, nawet dawano pieniądze, ale nie widziano końca komunizmu w najbliższej przyszłości. Many people were supporting us and helping us, even giving us some money, but nobody really believed in our success. A wiara czyni cuda. But faith is accomplishing miracles. A zasady przynoszą efekty. And keeping principles will bring the effects. Mm. One more point from the Solidarity days. You wrote that your supporters had a different conception of leadership. They wanted a more charismatic kind of a leader, a philosopher, an intellectual. And you said you weren't any of that. You were more of a strategist, a very practical man. And in your words, you said they didn't want a fox, they wanted a lion. But still, as a fox, he succeeded. So how difficult was that? On one hand, he's failing to meet their expectations to be a charismatic leader, but as a strategist, he did succeed. Że wielu pytanie jest. Mówiłem wcześniej, każdy odcinek miał swoich dowódców i swoich bohaterów. As I said previously, each section of our, each division of our organization has own goals and own heroes. W latach 40. i 50. generałowie byli najbardziej do strzelania i do takiej walki. In 40s and 50s, generals were the most exposed people to fight and to be on front line. Na demonstracjach demagodzy, populiści. During our demonstrations, demagogues and populists. Ja solidarność połączyłem z odwagą, ale i z taktyką. I combined not only courage, but also tactics. I nauczyłem się przewidywania ruchu. I learned to predict future movements. Wyciągania wniosku. To drive conclusions. I to pozwalało mi trafiać z decyzjami. It allowed me to make right decisions. I po paru takich trafieniach no, wszyscy inni opuszczają ręce. After few such good moves, everybody, my opponents, got quiet. I podobnie dzisiaj wydaje mi się, że znów teraz też podobnie to robię, też
widzę cały świat i jak to się będzie toczyć. I think that right now I have a good feeling of future events and future of this world. Tylko mniej ludzi w to wierzy. However, co mówię. Not too many people believe in what I am saying. What's the difference for you in the realm of leadership between being the president of a country and leading a revolutionary movement like Solidarity? Prezydentem zostałem z konieczności, nie z ochoty. I became the president because of a necessity, not because I wanted to be a president. Walkę moją rozłożyłem na etapy. I divided my efforts into phases. Ale etapy sukcesów dla Polski, a nie dla mojej kariery. But all these phases meant successes for our country, for Poland, not for myself as Lech Wałęsa. Po porozumieniu przy okrągłym stole podpisaliśmy bardzo kiepski kompromis. At the round table negotiations we signed not too good compromise. Filozofia komunistów była prosta. The communist philosophy was very simple. Dopuścić trochę ich do rządzenia. To allow Solidarity to participate in governing. Wykonać najgorszą robotę. So they would do the worst dirty work. Kto grzeczny, ten zostanie, niegrzeczny wyrzucimy później. Who will be very polite and will stay, and who will be too independent will get rid of them. I znów przewidywałem, co oni kombinują. I, of course, at that moment I predicted such moves. A ja mówiłem, wezmę nawet minimalnie, tylko wstawię mój robotniczy but między drzwi, już nie zamkną tych drzwi. My idea was to take even a minimal goal, to put my worker's boot in between the door, but then I will not allow them to shut the door again. I drzwi do wolności otwarte. And the door to the freedom got opened. Wykonam następny ruch. And then my strategy was to do the next move. Najbardziej istotne resorty, ministerstwa oddaliśmy komunistom, bo byliśmy tacy słabi. The most important ministries, Minister of Defense, Minister of Internal Affairs and Foreign Ministry and Economical Ministries were given to communists because policja, our movement wojsko, was weak. Policja, wojsko, spraw zagraniczne, to komuniści dostali prezydenta. The presidency, resort of defense, resort of internal affairs and foreign affairs ministry, they were in communist hands. Kiedy nabraliśmy sił, trzeba było im to zabrać, bo byśmy przegrali, tylko chodzi o czas. Once we gained strength, the time came to take these ministries away from them. A zabrać było tylko można przez zabranie prezydentury. But the only way to do so was by taking away presidency from them. Nikt nie miał ochoty, ja byłem takim przymusowym. Nobody wanted to do so and I was like, I became the president because of this necessity. I zdobyłem to, zabrałem te instytucje, no i to było pełne zwycięstwo. I achieved it and it was a full victory for us. Is it, what was the hardest thing though about being president? Because I would imagine you're not able to get all the ideals, the goals, the objectives accomplished that you would have liked to as head of the Solidarity movement. And many revolutionary figures who become presidents are very frustrated because of their inability to enact all that they wanted to because they have to deal with bureaucracies, international agencies, and try to frustrate the expectations of their people because they cannot deliver everything to them that the people want. Trochę inaczej. Czuję problem, że wykonałem połowę roboty. My problem is that my feeling is that I did accomplish my goals only partially, half of the problem. Rozbiłem system. I destroyed the system. No tak, tylko że na to na razie nic nie powstało innego. But the problem is that the new system is not developed yet. Otworzyła się globalizacja. The globalization opportunity opened. Otworzyła się epoka technologii. The era of technology opened. Właściwie wszystkie struktury nie pasują do tej epoki. Practically all the structures in Poland don't fit new challenges. Ani ONZ, ani Unia.
also foreign structures like European Union or United Nations. To wszystko są na starą epokę, zbiurokratyzowane. There are measures for old times, not for new times. Biurokracja nie pozwala na zbudowanie nowego, nie reformuje się. Bureaucracy tends not to allow any new reforms to be implemented and they are against it. I stąd jestem niezadowolony. This is the cause of my disappointment. Bo to jest, zaczyna być niebezpieczne. Because it becomes, it creates the danger, a dangerous situation. Right. Ja to o tym wszystkim wiedziałem. I knew about all these obstacles and problems. I oczywiście mogłem grać Lenina, Stalina czy Kim Il-sena. I could play a role of Lenin, Stalin or Kim Il-sen. Najbardziej miałem to opanowane. I knew about it perfectly. Ale musiałbym sobie pomagać siłą i więzieniami. But I would have to help myself with terror, with prisons and jak Castro na przykład. And to behave like Castro, for instance. I dlatego wybrałem inną drogę. Therefore I selected a different way. Zwyciężyłem. I won. I oddałem narodowi. And I gave the victory to the nation. I nie naginałem niczego. And I didn't bend anything. Ustawiałem się często przeciw masom. I was on many occasions I was against populist mood. Nie owijałem. I didn't I was not evasive. I was straightforward saying. Nie prosiłem. I didn't ask mówiłem anybody. Tak i tak albo nie. I was saying straightforward what I wanted. W luźnych, nie w rewolucji to skutkuje. During revolutionary times, this is very effective method. Ale już później w demokracji to nie bardzo. But in democracy, it's not so effective. Ludzie wybierają innych, bardziej ładnych. People prefer more polite people. I dlatego przegrywam często. And this is why sometimes I am losing. Ale nie myślę się zmienić. But I don't intend to change myself. So what? You're still quite outspoken and still speaking the truth as you see it. Czyli pan prezydent dalej wyraża to, co myśli i śmiało głosi swoje. Wszędzie. Miał pan próbkę nawet na waszej uczelni. Everywhere, even you had a sample yesterday at Harvard. Appreciate it. Bardzo jesteśmy wdzięczni. In your autobiography, you said, "Sometimes I feel buried by the myths of who I am supposed to be." As a national hero, as this extraordinary man who took on the Soviet system, is this myth, this image, does it help or hinder you in doing what you want to do? Zwracam na to w ogóle uwagi. I don't really care about. Jestem człowiekiem wiary i zasad. I'm a person of principles and faith. Wiem, że jestem tylko na parę lat tu w dzierżawie. I know that my time here on this earth is limited. Ani nie cieszę się bardzo, ani nie rozpaczam. I'm not so enthusiastic or so sad. Staram się jak najlepiej rozwiązywać problemy, które życie mi niesie. I'm trying to solve problems brought by life as well as I can. Nie poddaję się takim emocjom. I don't yield against such emotions. I nie uważam się za wielkiego bohatera. I don't consider myself as a bo jak great to hero. Jak to mierzyć? I'll say how to measure the level of. Oczywiście można by pomierzyć tymi sukcesami, tymi wyróżnieniami. Of course, one might measure heroism, but by my awards, for instance. Dwie honorowe profesury. Two honorary professorships. Ponad 100 doktoratów. Over 100 doctorates. Medali, nie wiem czy pan pamięta Breżniewa, mam co najmniej 20 razy tyle co on. Most likely I have more than 20 times more medals and awards than Leonid Breżniew. Musiałbym dźwigiem, jakbym założył wszystko dźwigiem być podnoszony. If I would wear all of them, I would have to be lifted by a crane. Stąd nie noszę, no bo nie da rady z tym chodzić. Therefore I don't wear any of them because it's impossible. Między innymi medal Nobla. Among other things, for instance, Nobel Medal Wolności medal. Stanów Zjednoczonych. Medal Freedom of the United States. I wiele innych wielkich nagród. And many other distinguished awards. No to jest, no, tym jak tak mierzymy, to sukcesy. If we measure the success with medals and awards, yes, I have some success. No, ale ja myślę tak, a jeśli źle budowę postawimy na moich ruinach. But I am concerned about the structure which will be built on the ruins of all system. And if structure will be wrong, people will hate me. Dałem siebie wszystko. I gave myself fully. Szansę otworzyłem. I opened the chances.
No ale reszta to należy do demokracji, do wolności. But the rest should be taken care by democracy and freedom. I dlatego stawiam na młodzież. This is why I liczę na młodzież. And I'm counting on young wykształconą, and educated która young zobaczy people, w jakich czasach przyszło żyć. Who would see in what times they have to live. I opanuje to wszystko. And na, they budowa will contain this reality with the right structures. Żyliśmy w czasach rewolucji, wojen. We used to live during times of revolutions and wars. To się wars skończyło, to się nie opłaca. Such times already ended. Teraz jest możliwa tylko rywalizacja. Right now we can only compete. Ale musimy mieć inne struktury, inne programy. But within completely different programs. Dlatego and dla młodzieży wykształconych, od was, ze szkoły, świat jest całkowicie otwarty. Therefore your youth, your students, entire world is open for them. Ile tu bohaterów będzie tych nowych czasów? And among them there will be heroes of new times. Wierzę w to. I believe in it. Bo mają wyjątkowy klimat. Because the climate is exceptionally good for them. As a final question then, with our students who come to the Kennedy School from around the world to learn about leadership, what do you think then to address the challenges you just spoke about? What is it they need to learn about leadership in order to address these problems and challenges? What two, three or four fundamental principles about leadership must they learn? Muszą nauczyć czytać czasów, w których żyją. First of all, they have to learn to read the times they live in. Muszą się nauczyć miejsca, w którym żyją. They have to learn the place where they live. Bo każde miejsce, każdy czas ma innych bohaterów potrzebuje. Because each place and each time needs different heroes. Ja mogłem odwagą nadrabiać. I could make up with my heroism and courage. Kalkulacją, przewidywaniem. With calculations and predictions. A oni mają komputerem przewidywać. And the students have computers and they can do zawodowością, wykształceniem. Their professionalism and education. Jeśli to potrafią, to wcale nie tak dużo. If they can utilize these tools, it's not so much what is needed. Ale muszą jedną rzecz zrozumieć. They have to understand one thing. Że jeśli zdarzy się rewolucja, if revolution will happen, to będzie obraza dla wyższych uczelni. It will be a despot against universities of this world. Że będą oskarżenia uczelni. Universities will be accused. Że produkują ludzi wykształconych, a w ogóle nieprzygotowanych do najważniejszych potrzeb obecnego czasu. The universities will be blamed for production of people who are unprepared to lead the world. To się mogło zdarzać, kiedy był niski poziom wykształcenia społeczeństw, granice państw. It could be the case when level of development was relatively low, there were borders between countries. A jeśli teraz się zdarza, to jest niegodne XXI wieku. If it will happen now or in the future, It shouldn't happen in 21st century. Pierwsza próba to będzie, jak sobie poradzą wyższe uczelnie z antyglobalistami. The first such challenge will be how universities will tackle anti-globalists. Druga próba to zasady demokratyczne. The second challenge is democratic principles. Demokracja była zamknięta też przede wszystkim w granicach państw i krajów. Democracy was also contained within borders of particular countries. Teraz musi się zmienić. Now is time for change. Tam były przede wszystkim prawa. Before, law has more significance. A teraz musimy dopisać obowiązki. Now we have to add duties. Masz prawo, ale i obowiązek. You have a freedom, you have a right, but you should have also a duty. Jeśli nie przestrzegasz prawa, to i obowiązki. If you don't follow the law, you should look into your duties. To są między innymi wyzwania obecnej młodzieży, obecnych wyższych uczelni. These are the challenges for current young people, current students of universities. Programy i kadry, ale w tym dużym znaczeniu, do dużych rządzeń, a te zawodowe trochę niżej trzeba postawić. Programs should emphasize on leadership on larger scale. And the professional skills should be treated as a little bit less significant issues. Tak ja to odbieram. This is how I feel about it. Have you been inspired by any particular leaders as you looked at history or at current events? Who do you admire for their leadership? Patrząc na bieżącą, współczesną historię świata, czy pan prezydent
miał czy ma jakieś wzory do naśladowania, czy uważał kogoś szczególnie za wzór do naśladowania? Zawsze miałem problem. I always had a problem. Kto jest większym mistrzem, czy mistrz w boksie, czy mistrz w szachach? Who is the greatest champion? Champion of chess or champion of boxing? Więc mam wielu mistrzów. So I have many champions. W sprawach moralnych Ojciec Święty. In moral affairs, w sprawach Holy Father. Politycznych to trzeba umiejscowić. In political affairs, it depends on location. Można być dobrym prezydentem Stanów, a kiepskim prezydentem Polski. One person could be a good president in the United States, but very bad president of Poland. Więc to są inne warunki, inne wyzwania. Different conditions i inne rzeczy są potrzebne. And other things are needed. Obserwowałem wielu ludzi na wielkich stanowiskach, dziwiłem się, jak oni tam mogą siedzieć. I've seen many great people on at great, very elevated positions, and I was surprised how come such people could occupy such positions. I spotykałem ludzi w małych miastach, w małych wioskach, mówię, człowieku, ty powinieneś być prezydentem, jesteś tak mądry i tak. I to twoje miejsce. On other hands, I kept meeting people in small places, in small villages, small towns, and I was surprised and I was telling to them, look, you are so wise, so smart, you should be president. Świat ma stratę, że ty nie jesteś tam. And it's a world's loss that you are not. A więc coś z naszą drożnością w tej demokracji jest nie tak. So I think that there is a little problem with flow of people within democratic systems. I trzeba to przejrzeć. And it should be revised. The system should be revised. A więc mamy dużo roboty. So there is a lot of work. And the challenge is to get more electricians into those positions of as presidents and prime ministers as well. Czasami dobrze mieć więcej elektryków jako prezydentów, co też jest czasem dobre. Rzeczywiście, ja dobrze się czuję jako elektryk. I feel well as an electrician. I rzeczywiście ta praca człowieka rozwija. And frankly speaking, it's an interesting and challenging job. I ja, chyba mnie też rozwijała i dlatego zawsze zostanę wiernym elektrykiem. I think it helped me to develop myself. The job of electrician helped me to develop myself and I think I will always remain an electrician. How did it help him develop himself in preparation for doing the work he did? Jak? 25 lat byłem robotnikiem. For 25 years I've been a worker. A nie raz się nie spóźniłem do pracy. I never failed to come to work or late to come late. Starałem się być najlepszym z elektryków. I always tried to be a perfect, the best electrician. Nauczyłem je solidności. I learned a decent work. Dokładności i ostrożności. Precision and to be careful. I to bardzo mi pomogło w mojej karierze. And following these principles helped me a lot in Ale my future career. W każdym career. Zawodzie można się doszukać, jeśli ktoś polubi i pozna go. In each profession, if you like it and if you look carefully into it. Wszyscy jesteśmy w łańcuchu zdarzeń. Everybody is a part of a chain of events. Jeśli się jedno ogniwo niedobre, to nie ma łańcucha. If one part of a chain is wrong, then entire chain is not working. Yeah. Very good, Mr. President. Thank you very much. Dziękuję.